Jesteśmy 20 km przed polską granicą. Nie, przed niemiecką. Przed polsko-niemiecką granicą. O, tam jest ciocia, Magdalenka pije, wujek pije, Monika chodzi. I z filmu ciocia Renata, jak lubi siusiu. Tu siedzi Kasia w samochodzie, leży sobie. O. Mam, ciocia Renata gdzieś tam poszła w las, nie widać. Dobra, to starczy. To był pierwszy posłuch. Za coś kręci. Czemu nic nie mówisz? Jesteśmy na parkingu. 20 km od Sarbiken przejścia do Francji. 400 gdzieś mamy 20 km do Paryża. Wyspaliśmy się, teraz będziemy jeść śniadanie. O, dziewczyny już czekają, proszę, o. Te dwie już czekają. A wujek też się oblizuje. O, o, a ciocia, o, jak się cieszy, że śniadanko będzie. Idziemy zobaczyć. A co robi nasza Kasia? O, tu na stole już ustawiają żarcie. Ponoć się popsuło coś, ale nie wiadomo co. Bo zalatuje trochę lodówki, zobaczymy. O, Kasia ubiera sandałki. O, i się uśmiecha. Prawda, Kasia? Uśmiechasz się? I co tam gryziesz? Język, panie, język. O. Pewien język. O, a co tutaj, Monika, wyjdź no. Tu już coś przygotowane jest. Monika, odejdź. Tu jest coś przygotowane. O. Jest to margarita? Jest to? Małe. O, proszę, to co wujek ma dobrego, proszę. To jest jakiś taki parking, nie wiadomo jaki, nie najładniejszy. Spaliśmy na innym parkingu pod Raskausem. Wujek Jarek będzie ją robił w tym termosie. Będę. A ciocia Kasia z ciocią Renatą jedzą śniadanie. Łobuzy rozrabiają. Proszę, nie dochodzi do tego. Monika, ostrożnie. Poduszką tam nie przyszła. Jarek, to chodzi. O, cioci Kasi apetyt dopisuje. Bardzo. O, jak cina, proszę. Zaraz się ten drzesz wcześniej, tu spadzę. Ci się cieszy, bo jest wolno. Monika, która Kasia godzina? Ugryzła. O, jaka wyzła. Kasiu nie wolno gryźć. 29, Kasiu. Czy macie test? Kasiu, nie wolno. Kasia mnie bije teraz, o. Kasia mnie bije. Nie bij mnie, Kasiu. Kasiu. Patrz, jak mnie bije. Ja pokażę ten film babci Zosi, jak zajedziemy, czy babci Basi i ciebie pobiją. Pokaż babci, jak ty pijesz mleczko. Pokaż babci, jak ty pijesz mleczko. No pokaż, nagram. No, bo nawet cię widziała. No. No. Babcia babci w telewizorze. Jedzie masz ochotę. Pokaż, tatuś. Masz, będzie patrzyła w telewizorze, bo cię widziała. No pokaż babci. No wspaniale, pi. Nic nie, Kasiu, nie. Ale Magdalenka, pokaż babci, babci tej, właśnie jak ładnie jest. Pokaż babci, właśnie jak ładnie jest. Ja ci będę dawał wszystko, chodź. Śpiewaj razem z nami. Pokaż. No, wszystkie dziewczyny pokazują. Wszystkie dziewczyny coś pokazują. Komentarz? Bez komentarza. Miał być komentarz. Jarek ma coś powiedzieć. Dzieciaki też. Komentarz jest niepotrzebny, bo jest wszystko napisane na tym. Chociażbyś powiedział, gdzie jesteśmy. Jesteśmy we Francji.
odległości około 250 km od Paryża. Janusz już nie mógł wytrzymać i przyciął komara. Dzieciaki tam wołają, ale kończę to nagrywanie, bo szkoda taśmy. Jacyś Amerykańcy stoją obok nas. Monika, proszę nie zbiegajcie w tam i tam, no. Renata, otwórz tylko, jak już nagrywam, żeby Janusza nagrać. Jak śpi. Z tej strony. Jak śpi. Cześć. Jesteś teraz bardzo blisko. Dobra, możesz spać, nagrady zostały. Dobra, już skończ. Musimy uwiecznić... Monika, też mi! Musimy uwiecznić Renaty. Cześć. Dla dzieci zupka. Podejrzewam, że dzieciom będzie bardzo smakować. Śmieci pozwala, bo położyć na środki zupka. No bo ja potem zbierałem na kubkę, żeby potem razem wyrzucić. Te dziewczyny jednak się nagadają. Szczerze tylko zwracają uwagę. Ci, którzy sobie teraz posłuchacie, potem tej kasety, to zobaczyć, czy to nieprawda. Dzielą na tak na talerzyki. Tego pizzaczka. O, z makaronem jakaś. Teraz jest z makaronem, no. Taki półlegalny, powiedzmy,
tętni. Ale o, są rodacy. No to jest rodak. Różnej maści. Auta z całej Europy. Brak jest miejsc znajomych w kempingach. No i tuż pod tak tymi kurzawa zaraz. Tak wygląda ten kemping. Nasze dzieci będą jadły teraz śniadanie. Wyprowadzone. Może. No, obiecuję. To jest piesek. Widzicie, jaka się skarpetki wybiera. Tak, to jest ta młoda owieczka. Wiem. Jej Jarek, starszy kuchmistrz, dba o to, żeby że tam ona kuchni się wszystko gotowało. O, Monika się rzuca, a Magdalenka jeszcze nie. Się teraz uśmiecha do mnie, czy nie? Thank you.
Kasia płaci. O, to jest Barysz. Makieta, może się na to nie nabrać. Jarek zawsze jak zwykle sprostuje kłamstwo. Sprostuje kłamstwo. Hej dzieciaki! Nie wiem, bo bierze iPad znacznie wyższy.
I can put her. Thank you.
Yeah.
Z nagrywania. Jak jeszcze raz naciśniesz, to jest pauzę. A rok to jest nagrywanie? Tak. A to nasz tatuś, chory. Dziewczyny? Synka? Trzecia Kasia, płytki wiarki wiadą z tyłu. To mój, no czemu tutaj mnie nagrywa? To ciocia Kasia. Ruchomy chodnik. Ruchomy chodnik jest Renata. Thank you.
to chodź tam ten z górki. Thank you.
jusque la rencontre du chaos, c'est parti. Thank you.